Fotel, armchair. Armchair. Biurko, desk. Desk. Wanna, bath. Bath. Obraz, painting. Painting. Stół, table. Table. Lampa, lamp. Lamp. Komputer, computer. Computer. Telewizor, TV. TV. Dywan, carpet. Carpet. Drzwi, door. Door. Okno, window. Window. Łóżko, bed. Bed. Lodówka, fridge. Fridge. I tworzymy zdania. Ta lodówka jest nowa. Moi drodzy, może najpierw od tego zaczniemy, że są cztery słówka oznaczające, co gdzie się znajduje w liczbie pojedynczej i w mnogiej. Tutaj jest this is. This is. Tam jest that is. That is. Tutaj są these are. These are. Tam są those are. Those are. I mamy takie zdania. Ta lodówka jest nowa. This fridge is new. This fridge is new. To biurko jest brzydkie. This desk is ugly. This desk is ugly. Ta lampa jest piękna. This lamp is beautiful. This lamp is beautiful. Dziękuję za powtórzenie. Też krzesła są małe. These chairs are small. These chairs are small. Kwiatek. Flower. Flower. Kwiatki. Flowers. Flowers. I można widzieć, że w większości przypadków liczbę mnogą stosuje przez dodanie eski. Komputer. Computer. Computer. Komputery. Computers. Computers. Telewizor. TV. TV. Telewizory. TVs. TVs. Okno. Window. Window. Okna. Windows. Windows. Jeśli rzeczownik kończy się na literę O lub X, to trzeba wtedy dodać końcówkę ES. Na przykład pudło. Box. Box. Pudełka. Boxes. Boxes. Mężczyzna. I tu są takie wyjątki, których nie ma esek w liczbach mnogich, tylko co innego się robi. Mężczyzna. Men. Men. Mężczyźni. Men. Men. Kobieta. Woman. Woman. Kobiety. Women. Women. Ząb. Tooth. Tooth. Zęby. Teeth. Teeth. Stopa. Foot. Foot. Stopy. Feet. Feet. Dziecko. Child. Child. Dzieci. Children. Children. Mysz. Mouse. Mouse. Myszy. Mice. Mice. Książka. Book. Book. Półka. Shelf. Shelf. Obraz. Painting. Painting. Zdjęcie. Picture. Picture. Kwiatek. Flower. Flower. Roślina. Plant. Plant. Pudło. Box. Box. Telefon. Phone. Phone. I brzydki. Ugly. Ugly.